W czasie wojny polsko-bolszewickiej 4 sierpnia 1920 roku na polach Paproci i Pęchratki 2001 Ochotniczy Pułk Piechoty poniósł ogromne straty w walce z bolszewikami. Szczątki poległych polskich żołnierzy spoczywają w zbiorowej mogile w Paproci Dużej. Z uwagi na dużą liczbę harcerzy w szeregach pułku nazwano go harcerskim. Mogiła jest usytuowana za wsią, po prawej stronie drogi prowadzącej do miejscowości Pęchratka Mała. Posiada formę kurhanu, na której szczycie ustawiono wysoki krzyż drewniany. Cześć pamięci polskim bohaterom. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.